Prezydent Ukrainy ponawia swoje żądanie, by zachodnie sankcje były współmierne do skali rosyjskich zbrodni. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z CNN uznał, że w Buczy doszło do ludobójstwa. O potrzebie pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności mówi prezydent USA Joe Biden, który na listę sankcji wciągnął m.in. dorosłe córki Putina. Wołodymyr Zełenski mówi, że brak bolesnego pakietu sankcji i realnych dostaw broni na Ukrainę Rosja uzna za przyzwolenie na to, by pójść dalej. Ukraińskie przywódca obawia się nowej krwawej ofensywy agresora w Donbasie. Mówi też o liderach Zachodu, wśród których, jak ocenia, niektórzy wciąż nie mogą się zdecydować, jak ograniczyć dopływ do Rosji petrodolarów z ropy naftowej. Pytanie tylko w tym, skilki jeszcze. Pytanie tylko, ilu jeszcze Ukraińców rosyjskie wojsko będzie miało czas zabić, żebyście wy, politycy, zdobyli się na determinację. Prezydent Ukrainy zapowiada, że będzie nalegał na całkowitą blokadę rosyjskiego systemu bankowego. Dodaje, że dotychczasowe sankcje nie są współmierne do skali rosyjskich zbrodni i tego, co wydarzyło się w Buczy. Oto czy na Ukrainie mamy do czynienia z ludobójstwem, pytany był w CNN prezydent Andrzej Duda. Trudno się temu oprzeć. To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa, zwłaszcza jeśli spojrzy się na kontekst różnych rozmów, które są prowadzone. Polski prezydent ocenił, że rosyjskie kłamstwa o, tu cytat, denazyfikacji Ukrainy są tylko pretekstem do popełniania masakr. Andrzej Duda uznał, że celem inwazji jest w jakimś stopniu likwidacja ukraińskiego narodu. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy, że goni nas czas, a po Buczy mogą dotrzeć do nas dramatyczne obrazy z innych miejsc. Zareagujmy przed kolejną wielką zbrodnią, żeby ona nie nastąpiła. Premier Morawiecki wskazał, że sankcje podejmowane przez Unię Europejską nie mogą zatrzymać się na embargu na rosyjski węgiel i zamknięciu portów dla rosyjskich statków. Uznał, że potrzebna jest konfiskata rosyjskiego majątku zdeponowanego w bankach zachodniej Europy. To pieniądze naznaczone krwią i w ocenie szefa rządu muszą być wydane na odbudowę Ukrainy i pomoc uchodźcom. Premier żąda też, by po Polsce kolejne europejskie kraje przedstawiły swój plan derusyfikacji gospodarki. Do końca roku odejść od ropy i gazu i miesiąc po miesiącu, kwartał po kwartale zmniejszać zależność od rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Presję na Kreml zwiększają Amerykanie. Przygotowany przez nich nowy pakiet sankcji obejmuje restrykcje przeciwko największemu rosyjskiemu bankowi, Sberbankowi, a także zakaz nowych inwestycji w Rosji. Do listy sankcji dopisane zostały m.in. dorosłe córki Władimira Putina, a także Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Rosji. Przewiduje się, że kroki, które już podjęliśmy, zmniejszą rosyjski produkt krajowy brutto o 2 cyfry tylko w tym roku. Według prezydenta USA sankcje zniweczyły 15 lat wzrostu gospodarczego Rosji i stłamszą go na wiele lat. Nawiązując do wydarzeń z Buczy, Joe Biden mówi o potrzebie rozliczenia agresora. To, do czego dochodzi na Ukrainie, to wielkie zbrodnie wojenne. Odpowiedzialne narody muszą się zjednoczyć i pociągnąć do odpowiedzialności tych sprawców. Amerykanie poinformowali, że wciąż przekazują na Ukrainę nowoczesną broń i amunicję. Pentagon ocenił, że obrońcy kraju odmówili już Putinowi osiągnięcia wielu strategicznych celów, co w konsekwencji może prowadzić ich do wygranej wojny.